Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na Kokoczu, na imprezie zorganizowanej, szanowni Państwo, przez burmistrz Ryglis Paweł Augusty, Stowarzyszenie Razem dla Jonin, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach, Radny Woli Lubeckiej, Sołtys i Rada Sołecka Woli Lubeckiej, OSP Woli Lubeckiej, Koło Gospodyń Wola Lubecka, Małopolska Organizacja Turystyczna. Szanowni Państwo, będzie się dzisiaj działo, oj, będzie się działo. Dzisiejszy piknik nosi nazwę Lato na Kokoczu, ale jak doskonale Państwo sobie zdają sprawę, co roku tutaj ten piknik jest organizowany. Zaczniemy sobie powoli taki przegląd naszych kapel, które działają na terenie gminy Ryglice, więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy tam gdzieś przy stoiskach się zgromadzili, pojawią się tutaj zaraz przy scenie, bo będzie co oglądać. Przed nami będą występy kilku kapel ludowych, między innymi młodzieżowej kapeli Spod Dęba, kapeli ludowej Lubczanie, wystąpią też dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej, a zespół ludowy w Kuźni u Kowala oraz kapela Zalasowianie. A ja, szanowni Państwo, spieszę i zmierzam do tego, aby przedstawić, bo dzisiejszą imprezę dla Państwa poprowadzą niezawodna jak zwykle Marta Kozioł oraz Paweł Kumięga. Bo ostatni tydzień temu byliśmy w Ryglicach, tam też pan Wiesiek się pojawił razem z Towarzystwem Czarnych Charakterów, czyli kominiarzy, którzy nie opuszczają go w tych wizytach na terenie gminy Ryglice. Wszędzie gdzieś jakiś kumin się trafi do wymiecenia, no to są i kuminiorze. Szanowni Państwo, przy powitaniach jeszcze chcieliśmy tutaj, bo tam gdzieś uciekło nam, chcieliśmy bardzo serdecznie powitać panią dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji w Ryglicach. Zazwyczaj tak właśnie jest, że z tymi, którymi się przebywa, że tak powiem, którzy najwięcej pracują, to później gdzieś to tam ucieknie. Dlatego ze szczególną uwagą i w szczególny sposób witamy panią dyrektor oraz pracowników oraz obsługę tutaj Piotra. Po prostu wszystkich, którzy tu się przyczyniają do tego, żeby państwo mogli fajnie w cieniu sobie posiedzieć, posłuchać ciekawych utworów i fajnych wydarzeń, skorzystać tutaj, tak jak mówiliśmy już, dla dzieci wiele atrakcji, czyli dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, lody. Później będzie niespodzianka, bo samolocik przeleci i zrobi nam tu ładne cudo. Zobaczycie, proszę być tutaj z nami dzisiaj przez cały dzień. Kapelę, szanowni Państwo, prowadzi Anna Wendt-Zabawa, która właśnie pod względem muzycznym, jak i choreograficznym opiekuje się, a nie tylko tą grupą, bo ma tam jeszcze chyba ze dwie grupy pod opieką, także widzimy, że efekty są. Miło posłuchać, tak jak mówiliśmy, same nóżki chodziły do tańca. Prezentują się na scenie doskonale, czyli przed Państwem kapela Spod Dęba. Zapraszamy! Thank you.
tak? Serdecznie witam. Część kampanii zalasowania, ponieważ troszkę nam młodzieży wyjechało, ale wspólnie razem gramy u siebie, więc wszystko to znamy. Za chwilę zaprezentuje kapela Spod Dęba utwór Spod Dęba. Thank you.
Yeah.
pięknie. Pięknie Państwo śpiewali z nami, cieszymy się bardzo. Teraz od Tarnowa, ponieważ my od tamtej strony przejechali z Zalasowej. Też to śpiewa, tylko pod inną nazwą. Zapraszam. Thank you.
proszę Państwa, może na koniec przedstawię Bożową kapelę. Więc składa się z prymiski tutaj Otylki Matraj, to jest ta mniejsza. Potem jest Kasia Mierzyńska, druga skrzypaczka, również prymiska sekundzistka. Przemek Galas, ligonista, śpiew. Emanuel Januś, skrzypce i śpiew. I Aneta Krojan, śpiew. A reszcie kapelę to może później. Na koniec Jadownicka Polka. Nie zapalacie, dzięki za